Hej, hej. Kochani moi, króciutko, wiadomość dla Ciebie. Zobaczymy. Wiadomość dla Ciebie. Przekażę Ci informacje. Wiadomość dla Ciebie. Porównywania. To wygląda tak, jakbyś. Był, była. Właśnie w przestrzeni konfrontacyjnej zaczynasz czasami zadziwiać się jakąś nietypowością sytuacji. Mamy tu różnice pomiędzy ludźmi różnice kulturowe, językowe, a czasami i nie. Widzimy, że ktoś nas może oczarowuje, uwodzi. Mamy nietypowe sytuacje. Nietypowych ludzi. Czasem taką właśnie energię, która na zasadzie właśnie porównania pokazuje, kto jest silniejszy. Czy to drzewo, czy trzcina. I to jest często tak, że drzewo wydaje się być bardzo silne, głęboko ukorzenione, przychodzi burza wyrwane z korzeniami, a trzcina smagana wiatrem, nic się z nią nie dzieje. Tu akurat pokazany jest jakiś chyba bambus, ale ja mówię to, co czuję. A czuję, że tu macie po prostu do, takie zaproszenie do zjednania sobie przychylności yy, na takiej zasadzie pojednajmy się, zrozummy. Trzeba tutaj zrozumieć, że wszyscy jesteśmy potrzebni, jesteśmy inni, różnimy się, ale jednak możemy tutaj mm, współpracować. Mogą być tu takie energie też y, jakiegoś zaplanowania czegoś, bo w tym porównaniu dochodzimy do wniosku, że właśnie y, trzeba coś chronić, współpracować, chronić, może zapewnić komuś tę ochronę, protekcję. Razem możemy więcej. I tu często jest... Y, Energia nauki, ja się mogę tutaj od kogoś uczyć. Generalnie tu też chodzi o to, że może być pomyślny przebieg tej nauki z danych egzaminów. Tu często mamy właśnie maturę, studia, pracy dyplomowania takie głębokie zainteresowanie jakąś jedną dziedziną, hobby. Mamy też tu właśnie no, ta trawka zbieractwo, kolekcjonerstwo może, może tu ktoś was zaprosić na jakąś wycieczkę, odwiedziny coś takiego tu mogą być. No to właśnie trzeba z tego korzystać, z tej energii ruchu, nie? Z energii ruchu. Jak tu mamy opisaną tą energię, jeszcze zobaczę. Tak Z tego co wyczułam, to Wam powiedziałam, ale jeszcze tutaj spróbujemy z przewodnika rzecz taką. Porównywanie wprowadza podział na lepsze i gorsze. No i właśnie dlatego mówię, że tutaj nie jest to dobre. Gdy nie porównujesz to dzielenie na lepsze i gorsze zanika, wtedy jesteś po prostu. jesteś, wtedy jesteś po prostu, jesteś. Czy to mały krzew, czy wielkie, wysokie drzewa, no to tak jak z ludźmi, nie ma to znaczenia. Jesteś potrzebny. Jesteś potrzebny. Źdźbło trawy jest tak samo potrzebne jak największa gwiazda. Bez niego Bóg nie byłby tym czym jest. Dźwięk wydawany przez kukułkę jest tak samo potrzebny jak istnienie buddy. Jeśli ta kukułka zniknie, świat będzie mniej bogaty, umniejszony. Tak. Sulejman wspaniały. Tak swoją drogą kiedyś powiedział na, na pytanie ucznia. Kim jest Bóg? Powiedział Bóg to różnorodność. Dlatego ja nie porównuję, co jest lepsze, co jest gorsze. Bóg to różnorodność. Właśnie ten każdy kwiatek, to każde drzewko człowiek, biały, czarny, żółty, jakikolwiek. Rozejrzyj się, wszystko jest potrzebne, łączy się w całość, pasuje do siebie. To organiczna jedność. Nikt nie stoi wyżej, nikt nie stoi niżej. Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. Każdy jest jedyny w swoim. Rodzaju. A może być taki nawyk, właśnie porównywania, że ktoś jest gorszy, że ktoś nie zasługuje. I tu prawdopodobnie ten przekaz ma Wam powiedzieć, żeby zerwać z takim właśnie chorym nawykiem, żeby spróbować znaleźć piękno, talent, szczęście, spróbować właśnie, nawet jeżeli porównujemy, to żeby to porównanie było konstruktywne. Aby wykorzystać i swój potencjał, i czyjś potencjał najlepiej jak potrafimy. Taki tutaj jest przekazik. Zobaczę jeszcze tutaj rozwinięcie tej energii. Dziesiątka mieczy. Ja myślę, że porównywanie to właśnie takie to umniejszanie siebie tu może być, albo nawet wy się tu nie umniejszacie, bo może ktoś Was właśnie porównuje i na zasadzie tego porównania tutaj dochodzimy do takiej sytuacji, no, widać, dobijającej nas, prawda? Ale mamy się tutaj uwolnić, bo w dziesiątce mieczy coś bardzo nas tu męczy. Bardzo nas tu coś męczy. Męczy nas właśnie i przytłacza taka energia opozycyjna, bo porównywanie to też jest opozycja. Ja i ktoś inny, prawda? No i ja myślę, że właśnie macie usłyszeć, że jesteście na dobrej drodze do pokonania tej opozycji, bo. Tutaj przed Wami są jakieś takie, no, dość gwałtowne energie. Tu widać zmiany, przeobrażenia. Tutaj ten dym, prawda? I jest pokazany, że to nie jest yy, łatwe. To jest takie zmaganie się z losem. To widać. Czyli to jest tak, yy, jak to w życiu, nie? Porażka, zwycięstwo i tak w kółko. W każdym razie może być to takie zawrotne tempo yy, tych zmian. I tu jest powiedziane. Yy, ale to jest kwestia karmy, kwestia karmiczna. Wy macie po prostu znaleźć wyjście w jakiejś trudnej sytuacji, bo jest jakaś opozycja, jest ta kwestia porównywania się, jednocześnie trzeba tutaj um, nie umniejszać siebie, tylko właśnie zdać sobie sprawę z tego, że ja stanowię w tym ekosystemie jakąś wartość, i co ja tu mam zrobić? Mam właśnie yy, nie mieć tutaj takich zahamowań, że czegoś nie mogę powiedzieć, czegoś nie mogę zrobić. I ja muszę to przezwyciężyć. Ja muszę tutaj otwarcie się z tą sytuacją zmierzyć. I tak tu macie powiedziane, że macie właśnie otwarcie coś ogłosić. Coś tu może być niepopularnego, jakiś pogląd, jakaś idea, jakieś stanowisko. I macie się, właśnie tutaj jest zakończenie i otwieranie się na nowe, czyli macie tutaj yy, otwierać się właśnie na, na nowe źródła, na nowe możliwości. I znowu, dwa razy nauka, ta matura, jakieś studia podyplomowe, otwarcie przewodu doktorskiego, zdobywanie jakiejś wysokiej pozycji. Możecie mówić, nie, to może mnie męczy, albo nie dam rady, albo to jest dla mnie niedostępne przeciwnie. Można tutaj osiągnąć wysokie stanowisko, jakiś wysoki status. Poprzez co? Poprzez właśnie mm, otwarte, naprawdę takie otwarte y, zmierzenie się mm, ze sobą. Czasami tu też w tym porównaniu mamy takie przesilenie choroby i jest powiedziane, prawdopodobnie będzie powrót do zdrowia. Albo przyjdzie jakaś pomoc nieoczekiwana i czasami ze strony kogoś, kogo się w ogóle nie spodziewasz. Albo jest jeszcze taka inna opcja. Obeschnie ta ostatnia łza, nie? I to cierpienie przeminie. Bo tu czasami są bardzo mocne przeżycia. Mamy też takie właśnie ciężkie jakieś energie, ale to jest powiedziane, mocne przeżycia one prawdopodobnie scalą wszystko to, co zostało nadszarpnięte. I macie taką radę, żeby dłużej nie cierpieć, tylko właśnie otwarcie o tym cierpieniu porozmawiać z kimś, tak? I wyjść z tego cierpienia, o ile ono jest, o ile je przeżywacie. Karma tu zwycięża. Karma nie chce was tak kopać w nieskończoność, nie? Karma tutaj pokazuje, że no, jestem sprawiedliwa. Zmieniasz się, przeobrażasz, zmagasz się z losem. Nie mniej jednak y, będzie lepiej. Wy, wyjdziesz po prostu z, z jakiegoś tutaj y, dołka. Pokonasz opozycję, zdasz ten egzamin, y, pójdziesz na studia, otworzysz przewód. Y, wszystko jest możliwe. Wszystko jest tutaj możliwe. Wszystko, co najlepsze jest tutaj możliwe, o tym trzeba tutaj pamiętać, że wszystko co najlepsze jest tutaj możliwe. Mhm. No, i ostatnia karta. Taki super ekspresik, to co powinieneś usłyszeć. Uczucia tutaj są ważne. Emocje, motywacja, oczekiwania, wrażliwość, nadzieje, rozterki, lęki, empatia, konflikty gdzieś tutaj chyba determinują całą tą przestrzeń Twoją. Dokładnie, no i oczywiście ta energia dziesiątki, zakończenia budowania swojej pozycji, niezależnie od okoliczności, będzie tutaj bardzo mocno naznaczona dynamiką, bo tu się dzieje szybko, i to olśnienie, które przychodzi, też właśnie charakteryzuje się taką ogromną dynamiką. Taką iluminacją, wyrazistością. Także myślę, że tu będzie kilka rzeczy. W dziesiątym mieczy mamy jakiś rodzaj wypalenia, po to, żeby tu przejść do zakończenia tej energii. Takiej opozycyjnej i tu coś będzie uprawomocnione. To znaczy kilka rzeczy tu będzie. Może być tylko iluminacja duchowa, może być właśnie poczucie sukcesu. Po wielkich, wielkich trudach czujemy, że jesteśmy zwycięzcą. Albo uprawomocnienie czegoś, nie wiem, wyroku, jakiejś decyzji uprawomocnienie nie. I tu widać, że taką determinantą jest motywacja, oczekiwania, yy, tutaj związane z, z, z konfliktem jakimś uczuciowym, chyba najbardziej. Mhm. Co się wypalać będzie? Bo tu widać w Dziesiątce Mieczy, tu przy tym olśnieniu, co się tu wypalać będzie, moi drodzy? Co się będzie wypalało? Bo ma się wypalić, to akurat jest dobre. bo pokazana jest energia z, z dzieckiem związana nie? z czymś małym z redukcją czegoś właściwie to mm, wszystko co toksyczne to takie zostaje zredukowane zredukowane, bo tu jest więcej takiej lekkości, nie? z tych, z, ten kurz bitewny tutaj ma opaść i, 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 i mamy przejść do takiej przestrzeni właśnie nieco szczęśliwszej, ale też wypala, wypala się jakaś nasza może naiwność dziecięca, że my w coś naiwnie wierzyliśmy, tak jak dziecko wierzy tak na słowo, nie, że ktoś ci powie, że ci da cukierka, a później nie da i dziecko płacze, że nie dostało. Więc no tak wypalają się różne rzeczy, właśnie taka energia naiwności, yy, energia, która powiązana jest... Yy, może z zabawowym trybem życia bywa i tak, że jakaś zabawa się kończy, a zaczyna się coś poważniejszego, albo wypala się po prostu może też jakaś relacja, która zbyt wolno, zbyt wolno się posuwała do przodu, zbyt wolno, za mało, że nie rozkwitła, nie? No to jak coś nie rozkwitło, no to, to wygląda na to, że się będzie musiało skończyć. Różne rzeczy tu mogą być, ale to jest energia uwalniająca, bo my się tutaj uwalniamy. Możemy też w ogóle uwolnić to swoje wewnętrzne dziecko, bo też tu widać, że to nasze wewnętrzne dziecko, ono tutaj chce wyjść, nie? Chce wyjść. Czasami to jest taka energia porównywalna do cesarskiego cięcia. Nie ma innej drogi, więc trzeba inaczej przyjść na świat. Takie uwalnianie wewnętrznego dziecka. Generalnie chodzi o taki cel emocjonalno-uczuciowy, który ma spowodować, że wy tutaj po prostu cieszycie się życiem albo macie się zacząć cieszyć życiem na innych zasadach, bo tutaj coś kończymy, a tu zaczynamy od nowa, bo się właśnie yy, wypaliła taka przestrzeń tego przedszkolania albo taka przestrzeń. Hmm, czegoś, co było zbyt naiwne, takie wręcz głupie, zbyt ufne. Wypala się też jakiś rodzaj niedoświadczenia, no, że tutaj po prostu wchodzimy w, 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 w etap dojrzewania, bo niezależnie od metryki, no nigdy nie jest za późno, jakby dojrzewamy, prawda? Także tu mamy zakończenie, mamy początek, mamy dwa w jednym, czyli taką energię, która mm, każe nam się rozwinąć, każe nam dorosnąć, każe nam coś wznieść na wyższy poziom, ale jednocześnie mm, stajemy się mądrzejsi, bo to już nie jest taka sytuacja, że y, widzimy w człowieku wyłącznie dobro, mm, bo. Prawdopodobnie jakaś osoba nas rozczarowała, więc już tak naiwnie i ufnie tutaj się nie podchodzi do ludzi, do zdarzeń. Z większą taką rezerwą się podchodzi. Mamy taką, takie ograniczone zaufanie do człowieka, nie? Też tu widać, jakby się wypalała ta taka nasza dziecięca naiwność i jednocześnie być może też spontaniczność czasami. Też, też. Okej, okay. no i na koniec sobie tutaj jeszcze zobaczymy. Iluminacja, rozpoznanie, dynamika, uprawomocnienie. Yy, uprawomocnienie, uprawomocnienie, tak mi tutaj... Yy, Głośno krzyczy: Uprawomocnienie. O co chodzi w tym uprawomocnieniu? Król Buła, to mamy sędziego. Jest tu sędzia, polityk, prawda? Ktoś ważny, istotny, który tutaj pomaga, wspiera. Jakby był gwarantem tego uprawomocnienia i bezpieczeństwa, i pomocy. Dlaczego? Dlatego, że on tutaj w pozycji prostej chce nam zrobić dobrze. Co to znaczy? To znaczy, że on tu pełni taką rolę i powiernika i spowiednika, czasami przyjaciela, a czasem po prostu takiej tej wysokiej instancji, która jest po prostu uczciwa i sprawiedliwa. Jest uprawomocnienie czegoś. Również może być, właśnie, jakiegoś wyroku, bo tu mamy sędziego, prokuratora, ale pamiętajmy o jednym: on jest sprawiedliwy, więc bez względu na wszystko, czy Wam się y, wynik, jakiś finalny, podobać będzie, czy nie, on jest sprawiedliwy i uczciwy. Król Buław zawsze kieruje się sprawiedliwością, uczciwością. Myślę, że to jest bardzo ważne. Więc w tym uprawomocnieniu, nie wiem, po prostu tak tu nam się i pokazało, i tak to mocno we mnie krzyczy. Więc myślę, że tu po prostu będzie jakiś rodzaj autorytetu brał udział w tym uprawomocnieniu, czyli będą takie działania, które chyba wam będą starały się pomóc. No chyba, że to wy. Wtedy tutaj zmierzamy do osiągnięcia sukcesu, tak? W pracy mamy tu jakieś poparcie moralne, mamy często też wsparcie finansowe w jakimś przedsięwzięciu. Przychodzi też jakiś ekspert z dobrą radą, pomaga chętnie, i przychodzą też takie szybkie decyzje. Czasami też jest tu lekarz, a widać, że tu jest kwestia uzdrawiania, więc być może właśnie będzie taka energia uzdrawiająca, nie? Pamiętajmy, że ten człowiek, on ma swoje zasady. On zawsze działa na swoich warunkach, nie? Zawsze działa na swoich warunkach. Gdybyście tu chcieli nowego związku, to uczuciowo to ja bym powiedziała, to nie jest najlepszy moment, bo te energie wszystkie mówią, że jest możliwy jakiś gwałtowny, krótki związek, czyli z mężczyzną atrakcyjnym seksualnie, ale to powiedziałabym tak na krótko, nie? Krótko, gwałtownie, szybko. Coś takiego przynajmniej na razie. Dobrze, kochani. To wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Kończymy ekspresik. Pa pa.